Jeżeli popatrzymy na zapotrzebowania rynku pracy, to właśnie ten obszar będzie generował jak najwięcej miejsc pracy. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie wzrastać aż o 12% rocznie. Każdy absolwent analityki biznesowej w przyszłości znajdzie pracę. Mateusz Witański, obecnie prowadzę firmę, która wykonuje analizy strategiczne dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Powiedziałbym w ten sposób, jest to jedna z lepiej płatnych prac. Ten kierunek to przede wszystkim kompetencje, które będą gwarantowały pracę w przyszłości. Analityka biznesowa to bardzo nowoczesny kierunek na naszej uczelni, który łączy znajomość metod analizy danych z umiejętnością posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do tego celu, a także z praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów. Nasz absolwent będzie pracownikiem, który po prostu nie boi się zmian. Będzie młodym, kompetentnym człowiekiem, który ma silną pozycję na rynku pracy. Dla mnie i dla wielu moich kolegów analityka biznesowa otwiera nowe możliwości rozwoju. Kierunek analityka biznesowa adresowany jest do młodych, prężnych ludzi, którzy nie boją się poznawać nowych rzeczy. Poszukujemy otwartych na wiedzę ludzi, którzy po skończeniu studiów oczekują czegoś więcej, między innymi interesującej i dobrze płatnej pracy. Poza pewnym zatrudnieniem i dobrą pensją, posiadanie kompetencji analitycznych gwarantuje także ciekawą pracę. Interesujesz się sportem? Możesz wykonywać analizy sportowe. Interesujesz się giełdą? Wykonujesz analizy giełdowe. Firmy informatyczne, finansowe, medyczne, farmaceutyczne, nasi absolwenci mogą analizować trendy sprzedaży, trendy rynkowe, mogą wykonywać analizy sportowe, analizy sondaży politycznych, uprawiać również nowoczesne dziennikarstwo oparte na danych, czy zajmować się targetingiem, czyli takim nowoczesnym rodzajem marketingu. A co jest tak naprawdę największym wyzwaniem? To jest właśnie to poznanie tego klienta i jego potrzeb. To jest tak naprawdę największe wyzwanie przy analizie biznesowej. Analityka biznesowa to kierunek przyszłości. Na pewno analityk biznesowy to jest zawód przyszłościowy. Zapotrzebowanie jest i to wynika przede wszystkim z tego, że jest zapotrzebowanie na analizy informatyczne. Należy również dodać, że zapotrzebowanie na analityków biznesowych jest zdecydowanie większe niż liczba absolwentów takich kierunków. Związane jest to z szerokim spektrum możliwości zatrudnienia właściwie we wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki. Jest to i będzie zawód dobrze opłacany. Aktualnie analityk biznesowy może zarobić średnio miesięcznie około 7000 zł brutto. Moim zdaniem studiowanie na Politechnice Śląskiej, zwłaszcza tutaj na wydziale, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Według mnie współczesny świat opiera się na informacji, na danych. Mamy coraz więcej informacji, nie potrafimy ich analizować, nie potrafimy wybierać tych, które są istotne, tych, które są ważne. Na czym polega analityka biznesowa? Po prostu bierzesz dane i zamieniasz je w cenną informację.